Pracuję z młodzieżą. Działam w dwóch stowarzyszeniach. Staramy się wpływać na rozwój lokalny. Moim głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie szkoleń. Reprezentuję Fundację Urszuli Jaworskiej Bank Dawców w Szpiku. Zajmuję się wsparciem dla organizacji pozarządowych. Prowadzę stowarzyszenie o nazwie Centrum Współpracy Europejskiej. Odpowiadam za konstruowanie i realizację programów europejskich, wspólnotowych. Moja fundacja prowadzi działania na rzecz rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi. Działam w dwóch obszarach tematycznych. Jeden to związany z zarządzaniem mojej organizacji, zarządzaniem finansami. Drugi to wsparcie działań obywatelskich, wsparcie przede wszystkim organizacji pozarządowych. Prowadzę Stowarzyszenie Eurokonkret, które pozyskuje środki finansowe na realizację programów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Zielona Kultura, to ono się zajmuje głównie, jakbym go nazwał, zazielenieniem umysłów studentów. Pracuję na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuję się głównie współpracą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ja w organizacjach pozarządowych, głównie dla ludzi z wykluczenia społecznego. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Wrocławskiego Stowarzyszenia o nazwie Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego Millennium. To było kryterium wyboru, że każdy miał być z innej działki. My jesteśmy pierwszą grupą, która pojawia się w Polsce, która będzie miała wiedzę na ten temat. Mamy w założeniu stworzyć taką grupę, która będzie żyła własnym życiem. Najłatwiej jest pracować zespołem. Pokazuje to naszą mobilność, pokazuje to naszą siłę. Jestem dobra i nie wszystko wiem, ale mam kontakt i adres do osoby, która wiem, że jest w tym temacie specjalistą. Szkolenia NGO pozwoliły na uporządkowanie wiedzy dotyczącej funduszy europejskich. Świadomość tego, jaką mamy dostępność, a na co nie możemy liczyć, mówiąc krótko. Dobre przygotowanie merytoryczne do tego, aby służyć pomocą innym organizacjom. Wspólnie będziemy informować ludzi, jak korzystać z funduszy strukturalnych. Będziemy mieli większą szansę na to, żeby zdobyć pieniądze po to, żeby nauczyć innych ludzi, jak z tych pieniędzy korzystać. Jako grupa nawet powiedzmy 10 osób mamy siłę przebicia dużo większą. Partnerstwo jest bardzo mile widziane przez Unię Europejską. Musimy się starać rzeczywiście zdobyć odpowiednią wiedzę, żeby potem móc ją wykorzystać i dla swojej organizacji, i dla innych organizacji z terenu Dolnego Śląska. Mamy dużo, dużo pomysłów na pisanie projektów. Poznałem tutaj naprawdę fajnych ludzi, z którymi już w tej chwili robię różne projekty. Ten zespół będzie takim zespołem ludzi, którzy będą konsultować organizacje, będą mi pomagać w tym wszystkim, co jest związane z funduszami europejskimi. Wspólnie stworzymy naprawdę silną grupę.